Otwarta scena artystyczna to cykl comiesięcznych spotkań, na które zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną zaprezentować swoją twórczość w dziedzinie muzyki, plastyki, aktorstwa, poezji. Prezentowaliśmy już zespoły rockowe, hip-hopowe z alternatywnym graniem. Natomiast dzisiejsze nasze spotkanie będzie zdecydowanie łagodniejsze. Ja, Asia Lubańska, Mirosław Mądry zaprezentują swój autorski recital. Czego będziemy mogli posłuchać? Będzie to recital zawierający melodyjne utwory z przesłaniem, piosenki z gatunku poezji śpiewanej, które powstały poprzez naszą współpracę, która trwa od roku 2012. Od tego czasu razem spotykamy się na próbach i tworzymy utwory, a głównym takim motywem, który mnie jako autorkę tekstów natchnął, był niestety przykry moment w moim życiu, śmierć mojego brata, naszego pianisty, Pawła Lubańskiego. I jego pamięci też poświęcone są w dużej mierze te właśnie utwory, które dziś usłyszymy. Powiedzcie mi, czy jesteście u nas pierwszy raz, bo wydaje mi się, że już mieliśmy przyjemność Was gościć. Mieliśmy przyjemność w 2013 roku wystąpić na Festiwalu Piosenki Artystów Wrażliwych. Było nam bardzo miło, była to dla nas bardzo miła przygoda. Cieszymy się bardzo z tego powodu, że osoby, które kiedyś miały okazję u nas wystąpić, na tyle zżyły się z tym miejscem, że pragnęły wrócić. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość do nas, na naszą scenę, i małą, i dużą. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Zapraszamy serdecznie. Subtelne szczęście, niewidoczne dla oczu, anieli słowią zmroku, tej, która ciszą jest wokół, nieświadomie. Nim westchniesz, że miłość nie elektryzuje, docenić racz tę, co sieje w cichym kącie spokoju szeruje i najczulej potrafi szeptać do ucha. Dzień zapisać dzień.